Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Ponad 100 osób oddało krew podczas 10. jubileuszowej akcji Wampirek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie. W czwartek 20 września z inicjatywy Szkolnego Klubu Honorowego Dawcy Krwi Wampirek odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ulicy Przemysłowej akcja honorowego oddawania krwi. Była to 10. jubileuszowa akcja, mówił Bogusław Drab, koordynator akcji, jak również honorowy krwiodawca. To jest 10. akcja w szkole. Pierwsza akcja zorganizowana 6 lat temu. Fantastyczna. Ta, jak widać, również fantastyczna. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów oraz krwiodawców spoza szkoły. W akcji wzięła udział rekordowa liczba 108 krwiodawców, co równie ważne, dla 66 z nich był to pierwszy kontakt z honorowym krwiodawstwem. A skąd wzięła się nazwa Wampirek? Bo krew. Bo krew, bo zabawny wampirek, bo miły wampirek. Wysysa krew, ale w dobrych. Po raz kolejny młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 dała przykład wielkiej wrażliwości i ofiarności. Tak liczny udział w akcji honorowego krwiodawstwa świadczy o zrozumieniu hasła każda kropla krwi darem życia. Podczas akcji takich kropel uzbierało się ponad 16 litrów, za co należą się ogromne podziękowania. Koordynatorami akcji byli nauczyciele Małgorzata Lubryka i Bogusław Drab.